Wieczorek przy mikrofonie. Zbiłem się w tym świecie, powiem wprost. A dzień dobry, jak się masz? Ty tu zarabiasz pieniądze? To jest ważna kwestia. Gdyby ktoś bardzo chciał przyjechać do Tajlandii jako facet, a wyjechać jako kobieta, to ceny się zaczynają już o te same pieniądze. Można mieć 2-3-krotnie wyższy standard życia. Ile kosztuje tu operacja piersi? Co tu można robić, żeby zarobić? W Polsce to wyglądało jak informatyk, po prostu wyrwany, wiesz, z piwnicy, nie? A tutaj jestem Prometeuszem, co poradzić? Kobiety tajskie są takie, że ciężko z nimi uciągnąć taką dyskusję na wyższym poziomie intelektualnym. Jakie są minusy życia w Tajlandii? Tutaj są takie tańczące krewetki, jak widzicie, i Sherry kupiła, żeby sobie zjeść taką sałatkę i będą próbować i zobaczcie, one skaczą się. Jesteś już milionerem? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, wieczorek przy mikrofonie, kolejny program i teraz bardzo będzie wakacyjnie, bo postanowiłem program zrobić o Tajlandii i o ludziach, którzy tam mieszkają na stałe, a moim rozmówcą i gościem będzie kolega mój, który 12 lat temu wyjechał do Tajlandii, kupił bilet w jedną stronę. Witam cię bardzo serdecznie, Piotrze. Piotr Motyl, współautor książek Biblia o biznesie, przedsiębiorca, tak jak wspominałem, od 12 lat mieszkający w Tajlandii. Wszystko się zgadza? Tak, witaj Marku, witam wszystkich. No także miło cię widzieć, bo długo się nie widzieliśmy. Cieszę się, że będę dzisiaj mógł podzielić się z tobą tutaj moimi przemyśleniami, doświadczeniami na przełomie tutaj kilkunastu ostatnich lat. No 12 lat to kawał czasu, ale dobrze, że widzę cię w dobrym zdrowiu, uśmiechniętego, szczęśliwego. Powiem ci szczerze, że Tajlandia ci służy po prostu. Tak, to jest ciekawostka taka. Wyobraź sobie, że to przez przypadek, jak tutaj trafiłem, to odkryłem, że tak, przestałem chorować, przestałem mieć alergię, no przestały mi włosy wypadać i, że tak powiem, dużo się lepiej zacząłem czuć. No, kwestia pogody, miłych ludzi, dobrego jedzenia, mniej stresu, naprawdę robi swoje. Czyli jednym słowem powiedz, tak jakbyś miał to w dwóch zdaniach powiedzieć, czy w jednym zdaniu, jak ci się żyje w Tajlandii, Piotrze? Ostatnie 12 lat to najlepsze lata mojego życia pod każdym względem. Prywatnym, zdrowotnym, finansowym, biznesowym, no i generalnie i myślę, że i pod względem kariery. Także tak mógłbym to streścić. Ja myślę tutaj, że myślę i potwierdzam, że rzeczywiście Piotr robi fajną karierę, obserwuję to, co wyprawiasz w internecie, słucham twoich podcastów, twoich wywiadów. Między innymi napisałaś książkę Biblia e-biznesu. Powiedz mi, Piotrze, co to jest za Biblia i no, dlaczego cię skłoniło do napisania takiej książki? Może doprecyzuję, jestem tylko współautorem, tam jeszcze kilkudziesięciu ludzi było, tam jest tak naprawdę... Masz rację, współautorek niecałkowicie. Dokładnie. Wiesz co, ta książka powstała w zasadzie też przez przypadek, bo mamy takiego znajomego Maćka Dudko, tak serdecznie pozdrawiam, to jest, tak oni mówią, ojciec polskiego e-biznesu w Polsce. No i też znamy się od kilkunastu lat, poznaliśmy się na MBA-u, a że ja mam sporo doświadczenia również no, biznesowego w Polsce, sporo przejść od, że tak powiem, bliskiego bankructwa poprzez rekonstrukcję firmy. No naprawdę sporo przeżyłem, przerabiałem masę kwestii i Maciek poprosił mnie o napisanie kilku rozdziałów odnośnie tam kryzysu, odnośnie wyjścia na rynek międzynarodowy i tak napisałem te kilka rozdziałów, a potem powstało jeszcze dwie kolejne części, które sprzedały się łączy chyba w kilkunastu tysiącach egzemplarzy. Trzeba pamiętać, że Biblia biznesu to jest dosłownie Biblia, ona ma blisko 1000 stron, także naprawdę to jest niezła cegła, ale ciekawostka jest taka, że to jest w formie poradnika, czyli jest tam kilkudziesięciu ludzi, którzy mieli tak naprawdę w pigułce opisać to, na czym się znają, dać jakieś na przykład takie rady, czy przygotować dosłownie taki plan działania, jak rozwiązać jakiś problem w jakiejś wolnej, w jakiejś wąskiej dziedzinie, w której no, ci ludzie byli powiedzmy ekspertami. No i tak właśnie dołączyłem i spodobało się to ludziom i tak powstało właśnie 3 części. Powiedz mi, bo tak, jesteś biznesmenem, no jesteś współautorem książek, bo to rozumiem, że jest seria. Tak naprawdę to czym ty się, Piotr, zajmujesz w tej Tajlandii? Opowiedz trochę, na czym polega twój biznes, oczywiście, jeżeli możesz się podzielić z naszymi telewizorami.
Tak, tak, oczywiście. Jak wiesz o tym, ja w zasadzie od 2006 roku jestem przedsiębiorcą. To założyłem pierwszą działalność gospodarczą. No, to sporo mnie to zdrowia i, że tak powiem, czasu i stresu kosztowało. Zaczynałem od sprzedaży dosłownie na Allegro, wcześniej tam, znaczy później import elektroniki, akcesoriów GSM. Później no, pod koniec 2010-2011 roku przypłaciłem to praktycznie takim no, sporym przyziemieniem. To było prawie bankructwo, to nie było bankructwo na szczęście, ale generalnie dużo mnie to zdrowia i czasu kosztowało. Potem no, nauczony doświadczeniem, wiesz co, i przeczytałem, pamiętam tak dla inspiracji, jedną taką książkę, 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa, gdzie tam znalazłem taką fajną ideę, że można potraktować świat jako menu biznesowe, czyli mieszkać w jednym kraju, mieć firmę w innym kraju, mieć klientów z innego kraju, no i zarabiać w wielu walutach, no i jeszcze przy okazji zarabiać w euro, a wydawać chociażby w tajskich batach. No i tak to się zaczęło. W tamtym czasie, jak wiesz, jak prowadzisz firmę, no to masz sporo problemów, tak, od problemów z klientami, z dostawcami, z urzędami, z całą resztą. No i okazuje się, że wpadłem na kilka takich prostych rozwiązań, że no fajnie by było no, maksymalnie ograniczyć gdzieś tam koszty, no, więc przeorganizowałem cały swój biznes na zasadzie outsourcingu. Zamknąłem w tamtym czasie też swoją działalność gospodarczą. Potem uruchomiłem jeszcze na 2 lata tą spółkę z o.o., ale okazało się, że spółki z o.o. w Polsce nie można całkowicie zdalnie prowadzić. Po prostu jest masę problemów, ciągle gdzieś trzeba być gdzieś w urzędach. No i w tamtym czasie, w 2012 roku, na początku, bodajże to był chyba kwiecień, uruchomiłem spółkę w Wielkiej Brytanii. No i okazało się, że mogę tą działalność prowadzić zdalnie dzięki temu, że no, posiadam spółkę chociażby brytyjską, czyli no, miałem zwykłą taką hurtownię GSM, sprzedaż akcesoriów serwisowych dla telefonów i komputerów. I co ciekawego, w tamtym czasie no, ograniczyłem mocno koszty, bo no, szczególnie jak startujesz z nowym biznesem, musisz się odbić od dna, więc no, wiadomo, że trzeba skupiać się na najważniejszych rzeczach, a nie na tym, żeby zwiększać sobie koszty, czyli tam, nie wiem, zakup biura czy samochodu, czy innych rzeczy. No i w tamtym czasie wszyscy praktycznie tam moi handlowcy pracowali zdalnie. Magazyn był gdzieś w Warszawie, serwery były gdzieś pod Wrocławiem. Ludzie pracowali w różnych częściach Polski. I pamiętam, to był 2012 rok, już to zaczęło ładnie działać, wakacje. No i pamiętam, że wybrałem się na takie seminarium do Asbiro, gdzie poznałem takiego Polaka, który odwiedził wszystkie kraje na świecie. No i tak rozmawiałem z nim, że no, chciałbym tam gdzieś zacząć coś robić więcej, powiedzmy, na rynek międzynarodowy, ale uświadomił mi, że mój angielski jest tragiczny, praktycznie go nie ma, oczywiście komunikuję się, mogłem sobie zamówić zestaw McDonalda, ale to nie wystarczy co do biznesu, no i rekomendował mi, żebym to podszkolił, a w tamtym czasie, no jak wiesz, jak się mieszka w Polsce, jak nie wyjeżdżasz, to ciężko, żeby ten język był taki płynny, powiedzmy, i żeby, no, oczywiście można to zrobić, ja próbowałem wiele razy, ale mi się nie udało, więc poradził mi, że najlepiej wybrać się w takie miejsce, gdzie nikt nie mówi po polsku i wszyscy muszą mówić po angielsku i nie będziesz mieć wyjścia. No i wiesz, w tamtym czasie, że mogłem już prowadzić firmę zdalnie, szukałem właśnie miejsca, gdzie mogę, powiedzmy, chociaż na zimę wyjechać sobie na kurs językowy. I też zacząłem szukać i wyobraź sobie, że w internecie, pamiętam, że to chyba był czerwiec czy lipiec, znalazłem taki podcast, bodajże to było Radio Kontestacja, gdzie był wywiad też z jednym Polakiem z Tajlandii, który prowadził sieć szkół językowych. Chodziło o naukę angielskiego tutaj lokalnie i tak napisałem do niego, no i dosłownie potem w ciągu kilku miesięcy załatwiłem sobie wizę. Na początku to nie wiedziałem też, czy ja wyjadę na stałe, no okej, fajnie, chciałem, bo wiesz, marzyło mi się mieszkać w tropikach, ale generalnie chodziło o to, że chciałem po prostu nauczyć się języka angielskiego, no więc wyjechałem na kilka miesięcy, bo już mogłem firmę prowadzić zdalnie, mogłem tam zarabiać pieniądze online'owo, to nie były jakieś wielkie pieniądze, tam kilka tysięcy dolarów mogłem miesięcznie na czysto zarobić, więc to spokojnie wystarczyło na takie życie w drugim końcu świata. A gdyby mi nie wyszło, no to bym wrócił do Polski, tak? Natomiast okazało się, że wyjechałem, spodobało mi się na tyle, że zostałem, bo też efektem ubocznym były kwestie zdrowotne. Przestałem chorować, przestałem mieć alergię, co tam jest jeszcze, przestałem mi włosy wypadać, no ogólnie poziom stresu spadł mi o 90% i stwierdziłem, że no, trzeba coś to rozwinąć, żeby zacząć dalej działać. No i tak później w międzyczasie jeszcze tą firmę tutaj w Tajlandii do 2017 roku prowadziłem, a potem z racji tego, że po napisaniu kilku tych rozdziałów do tych książek odezwało się do mnie sporo ludzi, że mi im pomógł tam przekształcić firmę, czy tam
pomóc założyć firmę w innym kraju, czy dopasować kilka takich rozwiązań. I tak uruchomiłem potem kolejne dwie firmy konsultingowe i tak przez ostatnie kilka lat dodatkowo zajmuję się konsultingiem branży e-commerce, czyli jeśli ktoś pracuje zdalnie, planuje mieszkać poza Polską przynajmniej pół roku, no to generalnie jest sporo benefitów, tak? Mieszkając poza Polską, posiadaniu firmy też poza Polską, no jeszcze fajnie, jak się gdzieś jeszcze mieszka w takim wymarzonym kraju, no to jest generalnie sporo takich benefitów kosztowo-podatkowych, także generalnie... Cały czas pozytywne, tak? Piotr, powiedz mi tak, jakbyś miał podejmować decyzję po raz drugi, jakbyśmy się cofnęli, podjąłbyś ją, mając te doświadczenia, które masz teraz? Tak, żeby powiem ci jechać, tak, kupić bilet, bo ja pamiętam naszą rozmowę, kiedy mi powiedziałeś, wiesz co, kupiłem bilet w jedną stronę do Tajlandii i nie zamierzam wracać. Oddałem zimowe ubrania, czyjem koledze chyba, tak, naszemu wspólnemu, zimowe ubrania, żeby cię nie kusiło, żeby wrócić. Generalnie tak było, natomiast wiesz, no okej, no dobra, chciałem, ale wiesz jak jest, nie? W drugim końcu świata, jak nie byłeś, no to ciężko powiedzieć, że ci się uda, tak? No, no tak, no wiesz, są obawy, to... dlatego cię pytam o to, czy właśnie te obawy, no wtedy były duże i to skłaniało ciebie do różnych przemyśleń, ale pytanie, czy teraz jakbyś miał podejmować decyzję z tym doświadczeniem, co masz, to warto? Gdybym wiedział to, co wiem teraz, to bym wyjechał po maturze. Albo nawet, tak w skrócie powiem ci, jest kilka powodów ku temu, bo to jest tak, generalnie od razu zaznaczę, Azja nie jest dla wszystkich, Tajlandia nie jest dla wszystkich, tutaj sporo ludzi będzie się no, niekoniecznie dobrze mogło czuć, ale mamy tylko dwie drogi, albo ktoś pokocha Tajlandię, albo znienawidzi, ogólnie też Azję, tak? No to jest zupełnie co innego niż Europa. Czyli albo czarne, natomiast, albo białe, jednym słowem. Nie ma pośrodku. Generalnie wiesz co, nie ma pośrodku, jest kilka właśnie takich kwestii, że jeśli ktoś jest socjalistą, lewakiem, szuka demokracji, szuka regulacji, żeby było wszystko od linijki, no to Azja nie będzie odpowiednia dla niego. Natomiast jeśli ktoś szuka wolności, szuka ludzi, którzy mają dobre serce, wierzą w karmę, gdzie są większe możliwości biznesowe, oczywiście przy pewnych branżach, szuka pewnej jakiejś egzotyki, nienawidzi zimy, no i generalnie ma możliwość zarabiania w euro czy w dolarach, a wydawania w batach, no to gra jest warta świeczki. No pamiętaj, Marek, ja się zbliżam już do 50, natomiast ja się niespecjalnie czuję tak, ale przyznam szczerze, właśnie to też jest związane z tym, że... Piotrek, no więcej nie przyznawaj się, nie przyznawaj, wyglądasz dużo młodzież, nie przyznawaj się, bo za moment żona się dowie, ile masz lat i będzie problem, tak? Bo masz atrakcyjną, młodą żonę. No i właśnie, i chciałem zapytać cię o to, bo biznes biznesem, no ale powiedz, zanim przejdziemy do twojego małżeństwa i do rodziny, jeżeli tak pozwolisz, to też zadam ci jakieś pytania, ale... Tak. Jak wylądowałeś w tej Tajlandii, to jakie było twoje pierwsze wrażenie? Pamiętasz taki pierwszą myśl, no właśnie, niepokój, czy taki, nie wiem, spadł ci kamień z serca? Jakie to było pierwsze wrażenie twoje? Marek, powiem ci tak, lądowałem o 4:30 rano, to pamiętam jak dziś, jak zobaczyłem to miasto z góry, jak ono świeci, no to wiedziałem, że coś dobrego tutaj mnie spotka. Bo od razu powiem ci, to jest niesamowite. Ja wylądowałem tutaj rano, jeszcze wiesz, nie wiedziałem, kto mnie tam odbierze, bo taki znajomy znajomego, nawet nie miał hotelu wynajętego, nic, totalnie, po prostu zero. Tylko znajomy się spóźnił 4 godziny, musiałem przekoczować na lotnisku, także początki były ciekawe, ale pierwszy, drugi dzień, w zasadzie, wiesz, jak mi znajomy pokazał, że tak powiem, zapoznał mnie tutaj z lokalnym, znaczy z miastem, z Bangkokiem, bo wylądowałem w Bangkoku, potem przez kolejne dni jeszcze wybrałem się w inne miejsce, akurat pod granicę z Laosem. No to powiem ci tak, drugiego dnia jak tutaj no, obudziłem się, popatrzyłem na kurtkę zimową i buty, popatrzyłem na te palmy za oknem, popatrzyłem na tę kurtkę zimową, na buty i na kosz na śmieci, wyrzuciłem wszystko do kosza na śmieci, nie? Czyli jeden bilet w jedną stronę jednak pomaga podjąć niełatwą decyzję, tak? Wiesz czy bardziej co? Te palmy, bo, ale Piotrek, no podróżowaliśmy i we dwóch, byliśmy w Maroku, tak, byliśmy w Egipcie, tam też były palmy i atrakcyjne miejsca i nie widziałem, bo też były to dosyć, za jednym razem chyba to był też jakiś miesiąc jesienny czy zimowy, tak, też miałeś buty i kurtkę i nie widziałem, żebyś wyrzucił tak od razu, więc coś w tej Tajlandii musi być, więc zdradź ten rąbek tajemnicy,
co właśnie tak kusi, żeby przyjechać do Tajlandii? No i z tego, co mówiłeś, to jest taki kierunek obecnie do emigracji Polaków do Tajlandii, bo jak ty przyjeżdżałeś, to was tylko parę osób było. Chyba tak? 4-5, jak ty to mówiłeś, ile tam Polaków było takich, którzy się udzielało biznesowo i z którymi mogłeś mieć kontakt, a teraz podobno więcej z tego, co mi pisałeś. Więc tak, jeśli chodzi o Tajlandię, w Tajlandii oczywiście każdy ma swoją Tajlandię, to trzeba zaznaczyć. Jednym się tutaj podoba, innym się nie podoba. Natomiast coś, co mnie urzekło, to to, że ludzie są niesamowici, otwarci, wiesz, wierzą w karmę, bardzo pomocni, wiesz, ogólnie super jest bezpiecznie. Coś najgorszego, co mnie tutaj spotkało i ogólnie co ciebie tutaj może spotkać, to to, że idziesz ciemną uliczką sobie w Bangkoku, no i spotkają cię Tajowie i zaproszą cię na whisky i zrobią sobie z tobą zdjęcia na Facebooka. Mówię serio, naprawdę sporo tutaj przeszedłem. Ja to rozumiem jednym słowem, każdy Polak, który jedzie do Tajlandii, to prawie celebryta, albo przynajmniej małpka lub inne zwierzątko, z którym warto zrobić sobie zdjęcie, tak? Wiesz, generalnie tak jest przez to, że my mamy białą skórę, jesteśmy z Europy, ogólnie jesteśmy bardzo atrakcyjni. Wielu Azjatów nas nie odróżnia od Niemców, Anglików, mamy ten sam poziom, bo jak jedziesz do Europy, nie wiem, Niemcy, Anglia, no to wiesz, jak powiesz, że jesteś z Polski, to tak czasami no dziwnie cię odbierają, niekoniecznie masz wysoką wartość, nazwijmy to delikatnie. W Azji jest tak, zupełnie odwrotnie. Zupełnie masz ogromny szacunek na miejscu, od razu ci się kłaniają z racji tego, że mają tutaj ogromny szacunek do białego człowieka. Natomiast ogólnie, nie wiesz, buddyzm robi swoje. No, buddyzm to nie jest religia, tylko taka filozofia i to widać tutaj w tej kulturze. Oczywiście jest trochę minusów, Piotr, o tym później. Przepraszam, że ci przerwę, bo to mnie ciekawi. Rozumiem, że religią dominującą jest buddyzm, tak, w Tajlandii? O ile mi wiadomo, buddyzm nie jest religią, tylko bardziej filozofią, bo Budda no nie był Bogiem, tak? To był człowiek, tak? To był książę, który tam, wiesz, odrzucił wszystko i przeszedł drogę do oświecenia, żeby po prostu nie mieć nic i dzielić się z swoimi przemyśleniami tam z ludźmi. No to już nie jestem tu ekspertem w tym temacie, ale kwestia jest taka, że no ci ludzie wierzą w karmę, czyli wierzą, że jeśli ty zrobisz coś komuś złego, to potem świat też ci coś zrobi złego, więc trzeba robić dobrze, żeby dostać od świata dobre rzeczy, tak w skrócie. I to powoduje też, że no po prostu ci ludzie bardziej cieszą się życiem, nawet no, trzeba powiedzieć, no ci wielu ludzi, takich lokalnych Tajów, oni no dużo mniej mają niż my, natomiast są ciągle uśmiechnięci, cieszą się z tego, co mają i no, dzielą się, no i są bardzo pomocni, to naprawdę widać. I tutaj jeszcze odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, no ponad te 12 lat temu tutaj oczywiście mieszkało na pewno kilkudziesięciu Polaków, może tam kilkuset, ale raczej wielu się nie udzielało. Teraz jest więcej, głównie z powodu youtuberów, bo masę youtuberów po całym świecie podróżuje, a do Tajlandii i tak wraca na zimę. I to jest ciekawe, bo co by nie powiedzieć, z kilku powodów, tak? Po pierwsze, to, co wydajesz w Polsce na życie, to w Tajlandii masz trzykrotnie wyższy standard życia, tak? VAT masz 7%, jedzenie jest tanie, generalnie naprawdę dużo tańsze i bardziej zdrowsze niż polskie. Masz 1500 wysp, z tego 70 zamieszkanych, no masz siłę nabywczą no, dużo wyższą, tak? Bo jeśli zarabiasz w euro, a wydajesz w tajskich batach, no to jest naprawdę różnica. A po drugie, no co jeszcze, kolejna kwestia, no jeśli chodzi o prowadzenie biznesu tutaj w Azji, niekoniecznie w Tajlandii, bo w Tajlandii generalnie jest ciężko prowadzić biznes, ale wiele innych krajów tutaj lokalnych można założyć sobie firmę zdalnie i wtedy jest dużo łatwiej, tak? Jest wiele możliwości, natomiast od razu mówię, nie jest to dla wszystkich. Jest też sporo wyzwań biznesowych, głównie dlatego, że z Azjatami ciężko się dogadać na początku, bo oni, nie chciałbym powiedzieć, no nie są tak zaradni jak my, to jest raz. Często są jakieś nieporozumienia językowe, trzeba zrozumieć kulturę i co ciekawego, no nawet wiesz, no ja w domu z żoną gadam w Pol Tajglish, nie? Jeśli wiem coś, jak powiedzieć po tajsku, to mówię, jeśli nie wiem, to mówię po angielsku, a jeśli nie wiem, to mówię po polsku, więc czasami w jednym zdaniu mam trzy języki i wiesz, nie trudno o jakąś tutaj gafę, tak? Czy jakiś problem, więc natomiast umiem sobie z tym już poradzić na początku dla części ludzi. Oczywiście jakby gdzieś wyjechali poza miejscowości turystyczne, będzie trochę zamieszania oczywiście, ale po angielsku spokojnie można się dogadać, da się żyć.
Piotrze, bo mówiłeś już o różnicach finansowych, o możliwościach oczywiście zarobkowania i wydawania w batach, a czy są jeszcze jakieś takie różnice, które mają jeszcze wpływ na życie w Tajlandii dla Polaków, którzy przyjeżdżają? Bo oczywiście siła nabywcza fajnie, temperatura, że ciepło, cały rok fajnie. Tak jak powiedziałeś, otwarci ludzie, którzy są generalnie zachwyceni nami, tak? Bo ja tak zrozumiałem i chcą z nami przebywać, jesteśmy dla nich wartościowymi ludźmi. Czy jeszcze są jakieś różnice, które warto na przykład powiedzieć komuś, kto myśli o tym, żeby się wyemigrować do Tajlandii chociaż, bo nie mówię o wakacyjnym wyjeździe, bo to zupełnie co innego, ale na przykład jakby myślał o emigracji. Więc zaznaczę kilka kwestii. Tajlandia nie jest wbrew pozorom jakoś tam super tania. Oczywiście można tu tanio żyć, jak już się mieszka za dłużej. Natomiast jest sporo, wiesz, problemów takich z wizami. Teraz co prawda od wczoraj dosłownie tu ułatwili, że wiesz, wystarczy, że jeśli ktoś ma pieniądze, nie wiem, na koncie rzędu 50 tysięcy złotych, to może dostać wizę na 5 lat, tylko co pół roku musi pokazywać, że ma pieniądze, żeby żyć, tak? Bo jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to no to niestety nie będzie mógł tu mieszkać, to jest raz. Natomiast generalnie wiele jest takich kwestii, coś co na przykład moja mama już tutaj była kilka razy, bo ją zabierałem, czy na moje chociażby wesele, czy żeby syna zobaczyła, czy jeszcze no ogólnie pokazałem jej ten kraj, no to uwielbia ten kraj z kilku powodów, bo ludzie super mili, super dobre jedzenie, jest jakby to powiem bardzo pomocni, jest stała temperatura i ciśnienie, bo ciśnienie waha się między 1010 a 1004 hektopaskale, więc dla ludzi, którzy mają problemy z zatokami, to jest idealna kwestia. Oczywiście trochę tam człowiek się poci w ogóle, ale można sobie z tym, że tak powiem, poradzić, jeśli wybierzemy odpowiedni region kraju. Natomiast generalnie jeszcze z takich rzeczy, coś co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, bo podróżowałem w kilkunastu krajach, byłem lokalnych tam również, bo Europę nie liczę, tak, ale załóżmy tutaj Kambodża, Birma, Malezja, Singapur, co tam Indonezja, Bali czy Malediwy. Generalnie w Azji jest bardzo bezpiecznie. Nigdy nie miałem żadnej sytuacji takiej, żeby mi ktoś okradł, czy pobił, czy cokolwiek. W Europie myślę, że poza Polską teraz jest słabo. I to też jest spowodowane, co ciekawego, w ostatnich dwóch latach w związku z tym zamieszaniem wojennym w Europie i z tą wojną na Ukrainie, bardzo dużo bogatych ludzi ogólnie, czy nawet rodzin takich, powiedzmy, średnio zamożnych, czyli taka klasa średnia, albo szuka sobie lokalizacji takiej dodatkowej do zamieszkania, bo wbrew pozorom Tajlandia jest dosyć przyjazna, tak, dla wielu ludzi, nawet z rodzinami można mieszkać, oczywiście trzeba tylko zadbać o kwestie wizowe, to jest największy koszt, no i jest właśnie problem taki, że tutaj szkolnictwo jest drogie, to jest, no, taki, to jest temat na osobną rozmowę, natomiast co ciekawego, jeszcze kolejna kwestia, która tutaj jest ważna, bo wiele osób myśli, że w Azji to te szpitale, wiesz, to są po prostu stodoła przyklejona do obory i tam, wiesz, jest, tam ci robią operacje, a w praktyce wygląda to tak, że szpitale wyglądają jak pięciogwiazdkowe hotele. Po wejściu do szpitala, nawet po prostu dowolnego, nawet jak miałbyś zapłacić tak od razu, nie wiem, ceny podobne jak polskie, ale w ciągu 5-6 minut masz podłączoną kroplówkę, nie? I dostajesz salę i możesz spotkać większości lekarzy. Ja sam miałem dwie operacje tutaj, dwie na wycięcie guza, jednego na głowie, drugiego na dłoni, więc zostałem w szpitalu, przetestowałem ten system, powiem, że jest naprawdę, to jest całkiem przyjemne wbrew pozorom doświadczenie przebywając tu w szpitalu, bo ludzie uśmiechnięci, czysto fajni ludzie, naprawdę nie mogłem narzekać, także jest wiele, wiele takich niuansów, ja mógłbym na ten temat wiele opowiadać, ale też warto właśnie wspomnieć, zaznaczyć, że pamiętaj, że to jest wszystko przefiltrowane przeze mnie, tak? To jest taka kwestia. Kolejna kwestia, to też trzeba pamiętać, że żeby tu mieszkać, to trzeba mieć pomysł na biznes, bo tutaj ogólnie jest zakaz pracy dla obcokrajowców, są tylko w wyznaczonych zawodach, my obcokrajowcy możemy pracować, czyli możemy być właścicielami firmy, możemy pracować jako menadżerowie, jako nauczyciele, jako po prostu tam sprzedawcy, jest tylko kilkadziesiąt może zawodów takich, w których możemy pracować, większość jest dla nas zakazanych, ale jeśli ktoś ma pomysł na to, żeby, nie wiem, zarabiać, powiedzmy, chociażby z dywidend, czy z nieruchomości w
Polsce, czy z biznesu, jakiegoś online'owego, czy na giełdzie, czy nie wiem, zajmując się marketingiem, czy czymkolwiek, czy prowadząc agencję jakoś marketingową zdalnie, to naprawdę jest fajna opcja, bo tutaj chociażby ja też korzystam z czegoś takiego jak menu biznesowe. Co to oznacza? Że chodzi o to, że jeśli tak, wiesz, no mieszkasz w innym kraju niż masz firmę, zarabiasz w innych krajach niż masz firmę, gdzie mieszkasz, masz w innym kraju jeszcze rezydencję podatkową, no to w bonusie tak naprawdę wychodzi, że jesteś ciągle w podróży i praktycznie wszystko możesz wpuścić w koszty i tak naprawdę ja nie mieszkając w Polsce, no to rocznie bardzo dużo pieniędzy oszczędzam. To na pewno ponad 100 tysięcy złotych albo więcej myślę, że oszczędzam tylko dlatego, że nie mieszkam w Polsce. To taki bonus. No to rzeczywiście bardzo ciekawy bonus i takie myślę, że temat, który może by nawet był na drugą naszą rozmowę i spotkanie. Piotr, przeczytałem też twoje motto, pomogę ci pójść tam, gdzie ciebie, twój biznes i twoje pieniądze potraktują najlepiej. Powiedz mi, co dla ciebie to znaczy i co chciałeś w tym motcie przekazać, bo motto jest bardzo fajne. I chciałbym wiedzieć, czy ja dobrze rozumiem i czy tak jak ty. Wiesz co, to motto nie do końca jest całkowicie moje. Zainspirowałem się tym mottem. Jest taki bankier, nie pamiętam jak się nazywał, to jeszcze 20 lat temu on właśnie napisał coś takiego, że pieniądze, ludzie, w sensie talent, zasoby popłyną zawsze tam, gdzie są najlepiej traktowani. Tak, tak, w skrócie. Tak. I kwestia jest taka, że co ciekawego, tak ci może wytłumaczę najprościej jak się da. Chodzi o to, że jeśli ktoś mieszka w Polsce, ma biznes w Polsce, masz rezydencję podatkową tam, masz wszystkie swoje biznesy, inwestycje, generalnie wszystko jest, masz wszystko w jednym pudełku, więc tak naprawdę wszystko masz w jednym koszyku. Natomiast okazuje się, że świat to jest ogromne menu biznesowe. Co to oznacza? Że ja na przykład, no wiesz, to jest tak, że w restauracji, jak idziesz do restauracji, to zamawiasz sobie z menu, że to chcę i za to zapłacę, za to nie chcę i za to nie zapłacę. W Polsce nie masz takiego wyboru, bo musisz płacić ZUS-y, podatki, całe resztę, nie masz wyjścia, nie masz tak, że nie chcesz za to płacić. Natomiast wszystko się zmienia, jeśli na przykład tak, znasz prawo, wiesz jak działa świat, tak, i wiesz, że w jednych krajach na przykład jest tak, fajnie jest prowadzić firmę, to jest chociażby Singapur, Hong Kong, Singapur, Dubaj, jest bardzo łatwo tam prowadzić firmę, rozliczenie firmy to zajmuje mi 30 minut rocznie, to jest raz, ale nie chciałbym w tych krajach mieszkać. Teraz tak, Europa jest świetnym krajem do, że tak powiem, zarabiania czy posiadania klientów, czy nawet Stany Zjednoczone. Też akurat w Stanach mam tam jedną firmę, sklep internetowy z akcesoriami i bateriami, a mniejsza o to. Natomiast chodzi o taką kwestię, że no, w tych krajach fajnie zarabiać pieniądze, ale nie chcę mieszkać w Europie. Teraz kolejna kwestia. Tajlandia jest świetnym krajem do mieszkania, ale nie jest dobrym krajem na początku do robienia biznesu, no bo tutaj jest, wiesz, no zajmuje to trochę więcej czasu, jest to trochę bardziej skomplikowane. I tutaj na przykład chcę mieszkać, a na przykład Singapur jest świetnym krajem do dokonywania inwestycji, bo Singapur, no to jest tak jak Szwajcaria w Europie. Nikt tego nie zaatakuje, bo tam wszyscy trzymają pieniądze. Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Amerykanie, Chińczycy i muzułmanie. Nikt tego kraju nie zaatakuje. I co ciekawego, no też Singapur jest na przykład właśnie takim miejscem, gdzie jak ktoś by był, to polecam zobaczyć, że w centrum masz praktycznie wszystkie siedziby banków na świecie. I co ciekawego tam, no to jest tak, że no to jest kraj taki, gdzie oferuje rozwiązania offshore, czyli jest dochód terytorialny, że wszystko, co zarobisz poza terytorium kraju, w którym firma jest założona, masz zwolnione z opodatkowania. Więc teraz kwestia jest taka. Chodzi o to, że fajnie jest, że masz taką możliwość, że możesz wybrać kraj, w którym mieszkasz, kraj, w którym prowadzisz firmę, kraje, w których chcesz mieć klientów, gdzie chcesz zarabiać pieniądze, no i gdzie chcesz, powiedzmy, inwestować. Można to zrobić wszystko zdalnie, dosyć prosto, w ciągu dosłownie kilku tygodni i naprawdę życie jest proste i można faktycznie pójść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.
Piotrze, bardzo fajnie to powiedziałeś, ale wiesz co, biznes to nie tylko, nie wszystko, czym człowiek żyje, bo jak mówisz, że fajnie się zarabia, fajnie się żyje, to trzeba też te pieniądze wydawać. I teraz chciałbym ci zadać bardzo niedyskretne pytania, bo na jednym z twoich wywiadów, czy nie wiem, podcastów mówiłeś o tym, czy raczej twoja żona i żona twojego kolegi mówiły o tym, jak myślą i jak widzą tajki Polaków. Nie ma twojej żony, ale może zdradzisz, jak to wygląda właśnie, bo ty się ożeniłeś, poznałeś miłość swego życia, tak jak mówiłeś w swoich wywiadach, masz syna, jak to się robi? Powiedz, jak, bo wiesz, bo dla mężczyzn, którzy chcieliby wyemigrować, może to też jest ważna kwestia, że tam też można poznać miłość swego życia. Piotr. To jest ważna kwestia i dziękuję, że wspomniałeś o tym. Ciekawostka jest taka właśnie dla mężczyzn, którzy myślą właśnie o tym, żeby znaleźć kobietę, która no, nie jest, jakby to powiedzieć, taka no, sfeminizowana, że tak powiem. Ogólnie w krajach azjatyckich jest patriarchat, czyli no, facet jest głową rodziny, kobieta tutaj, że tak powiem, no nie chciałbym powiedzieć, że jest uległa, ale jest po prostu bardziej podporządkowana i opiekuje się facetem, czyli jest bardziej taka supportive, czyli wspomagająca. Co więcej, no tutaj Azjatki są generalnie bardzo kobiece. Moja żona ma w tym momencie 32 lata, tak, bo jest 11 lat ode mnie starsza. Także Młodsza. No nie, tak? No po twoim wyglądzie pamiętam, jak wyglądałeś 12 lat temu. No teraz wyglądasz dużo lepiej niż 12 lat temu, jak wyjechałeś, więc może rzeczywiście ci to służy. Wiesz co, dziękuję, jestem zadowolony, natomiast kwestia jest taka jeszcze, wracając tutaj do twojego pytania odnośnie rad dla facetów, powiem tak. Kobiety, wiadomo, że europejskie wyjeżdżają do Egiptu czy chociażby do Tunezji, tak, szukać swojego chyba nowego księcia, tak, że tak powiem. No oczywiście to taki żarcik branżowy. Natomiast ciekawostka jest taka, że my, Europejczycy, bardzo się podobamy Azjatkom i to nie ma co tego ukrywać. No i to jest tak, że jakby to powiedzieć, no to jest na pewno ważny argument, natomiast te związki takie międzykulturowe nie wszystkim się udają, bo trzeba poświęcić trochę czasu, żeby chociaż zrozumieć tą kulturę i nauczyć się tego języka. Jak poznałem swoją żonę, to ona nie mówiła w ogóle po angielsku. Ja coś tam trochę mówiłem po tajsku i na początku przez parę miesięcy to były uśmiechy, nie? Mówiąc wprost. Natomiast później właśnie jeszcze zapomniałem dodać, że wcześniej jeszcze przed COVID-em organizowałem przez kilka ładnych lat takie eventy biznesowe dla, no tutaj czy Polaków, czy też później jeszcze tutaj Azjatów, dopóki był COVID. Właśnie żona przez kilka lat właśnie mi też tym pomagała, teraz od kilku lat, od blisko 6 zajmuje się nieruchomościami i też właśnie jak czasami trafiają tutaj Polacy, no to albo ktoś potrzebuje wsparcia przy zakupie, sprzedaży, wynajmu mieszkania, także żona oczywiście tutaj z racji tego, że ja się tym nie zajmuję, ale moja żona, która prowadzi taką agencję nieruchomości, więc zawsze stara się pomóc i tak mnie uzupełnia w kwestiach biznesowych. Także podsumowując, jeśli ktoś jest na takim etapie życia, że powiedzmy nie wie, co dalej ze sobą zrobić, na pewno warto odwiedzić kilka krajów azjatyckich, bo tutaj myślę, że można doświadczyć zupełnie czegoś innego niż w kulturze zachodnioeuropejskiej. I to w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tutaj no, nie ma feminizmu, mówiąc wprost. Tak? Kobiety są bardzo opiekuńcze, dbają o rodzinę. Oczywiście jest wiele historii takich, że tam ktoś poznał dziewczynę w barze i go tam okradła z pieniędzy, czy coś tam zrobiła. No ale umówmy się, jeśli ktoś, wiesz, wyciąga dziewczynę z baru, no to kobietę z baru wyciągniesz, ale nie wyciągniesz baru z kobiety i trzeba o tym pamiętać, tak? Mimo wszystko, ja mogę powiedzieć tak z perspektywy tutaj wielu lat mieszkania tutaj, ogólnie społeczeństwo i ludzie są bardzo pomocni, naprawdę jest wiele kobiet, które no idealnie się nadają na partnerki, natomiast to jest kwestia, oczywiście mówię, że trzeba się nauczyć żyć, bo kwestia jest taka, że wiadomo, różnice kulturowe na początku, pewne jakieś niedopowiedzenia, nie ma takich skrótów myślowych, trzeba mieć większą cierpliwość.
Rozumiem, a to jest ważne w związku i to apel oczywiście do wszystkich ludzi, którzy chcą szczęśliwie mieć związki. Dużo cierpliwości, dużo miłości i zrozumienia dla partnera czy partnerki, w zależności z której strony patrzymy. Piotr, jedno z ostatnich moich pytań do ciebie, bo masz synka. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieciaki? Bo to też może być to ważne dla Polaków, którzy chcą wyemigrować albo mają dzieci na przykład. I czy warto z dziećmi emigrować, czy na przykład tak jak ty wyemigrowałeś, poznałeś tam miłość swojego życia i tam urodziło się dziecko, które jest tak naprawdę trochę kulturowo związane z Europą, trochę kulturowo związane z Azją, czyli to jest takie wymieszany charakter, czy to jest mieszanka, może być wybuchowa, to nie wiem, powiesz mi pewnie za jakieś parę lat, chyba że teraz już jesteś w stanie, ale porozmawiajmy trochę o tym, właśnie o możliwościach dla dzieci i czy to nie jest problem przemigracji według ciebie? To jest tak, jeśli chodzi o wizy, to nie jest akurat problem, bo dziecko dostaje wizy praktycznie po rodzicach, natomiast jest właśnie jeden z największych problemów w Tajlandii, to jest to, że szkoły międzynarodowe są płatne. To jest od 2-3 tysięcy dolarów rocznie do nawet 30 tysięcy dolarów rocznie, tak? Jeśli ktoś chce naprawdę taką międzynarodową szkołę na super gdzieś tam poziomie. Natomiast oczywiście wielu Polaków tutaj mieszka i radzi sobie w tym temacie. To jest tak, że w zależności co kto czego potrzebuje. Wiem, że wielu Polaków realizuje nawet homeschooling, bo poznałem tutaj kilka osób i nawet dzieci, które uczą się po prostu przez szkołę w chmurze, gdzie mogą mieć normalne wykształcenie takie, że tak powiem, polskie, dostaną właśnie tam polską maturę i w ogóle i to świetnie to działa. Właśnie rozmawiałem z takim człowiekiem, on miał 15 lat, nigdy nie chodził do szkoły żadnej. Jak z nim porozmawiałem, to myślę, że miał większą wiedzę w niektórych kwestiach niż ja, na pewno jeśli chodzi o jakieś geografię i tam jakieś inne rzeczy. Nawet nasi współpracownicy z telewizji w tym roku zdawali maturę, właśnie ucząc się zdalnie, więc to jest już takie, myślę, że tutaj pomogło akurat jeden z pozytywnych aspektów pandemii, bo do tej pory to nie było stosowane. Teraz, odkąd była pandemia, zaczęła się pandemia, to jest jeden z pozytywnych rzeczy, czyli jednym słowem Tajlandii może też się uczyć, rozumiem, polskiego. Przyjeżdża pewnie zdać egzaminy do Polski i można mieć ten albo zdalnie, tak? A jeżeli nawet chodzi o mniejsze dzieci, już tak jakby nie patrząc na szkołę, przedszkola, żłobki, jak to wygląda? Czy tu jest dostępność, czy jest to utrudnione? Bo wiesz, młode mamy, dla nich to jest bardzo ważna kwestia. Może dla nas facetów zajętych biznesem, którzy w Tajlandii, tak jak ty, budują pozycję, więc trochę tego czasu zajmuje to, ale chociażby partnerki na pewno o tym bardzo mocno, intensywnie by myślały. Więc jak to wygląda? Może skupmy się, Piotr, na przedszkolu i żłobku, czy tutaj jaka jest sytuacja? Więc tak, nie jestem tutaj jakimś tam wielkim ekspertem w tym temacie, natomiast tak, w samej okolicy mnie, ja akurat w Bangkoku mieszkam praktycznie w samym centrum, może tam dwa przystanki od centrum, to w zasięgu kilometra to mam przynajmniej z 10 różnych przedszkoli i tam żłobków jakichś. Natomiast co więcej, ciekawostka jest tutaj taka, że wiele osób ma, czy wynajmuje sobie powiedzmy opiekunkę do dziecka, czy nawet maid, czyli zapomniałem, nie nianie, tylko taką nie chciałbym powiedzieć, że pokojówkę, tylko po prostu taką osobę. Pomoc domową. Tak, pomoc domową nawet. No i to słuchaj, to kosztuje od 1800 zł w przeliczeniu do 2500 zł. I masz często młodą panią, która mówi po angielsku, zajmuje się dzieckiem, wszystkim po prostu robi, posprzątał, gotuje, całą resztę. No naprawdę, to jest w wielu kwestiach, to jest nie do pomyślenia w Europie, natomiast tutaj bardzo dobrze generalnie to działa. I ja powiem w ten sposób, my rozmawialiśmy z żoną i w tym temacie to, jeśli pieniądze nie są problemem, to zdecydowanie myślę, że też nawet syna nie będę puszczał do szkoły, bo wolę to, co właśnie rozmawiałem z człowiekiem tutaj, który 8 lat uczy się w ten sposób, to dziennie poświęca 2 godziny na naukę, potem egzaminy zdają online'owe nawet do Polski, nie musi jeździć, tak, a
pozostałą część czasu, no to jeździ na wszelkie jakieś obozy przetrwania, jakieś kursy, jakieś ciekawe aktywności. No dziecko ma super ciekawe życie. Chciałbym mieć takie życie, żeby spędzać, wiesz, 2-3 godziny dziennie na przerobieniu najważniejszych rzeczy, a nie tam zakuwaniu jakichś tam, wiesz, włosów, religii, no tak, tam jakichś innych niestety rzeczy. Niestety nasz program, jeżeli chodzi o edukację, jest no ciężki, przestarzały i obciążony i dokładnie tak to wygląda. Piotrze, na koniec naszego spotkania chciałem ci zadać może ze dwa ostatnie pytania. Pierwsze to chyba bardzo proste. Czy tęsknisz za Polską? Na pewno tęsknię za tutaj ze znajomymi, rodziną i na pewno za polskim jedzeniem, bo po wielu latach no, polskich smaków trochę brakuje. Na szczęście moja żona nauczyła się gotować pierogi, żurek, jakiś, wiesz, rosół, takie rzeczy, także świetnie to wychodzi, bo jak mama była, to za każdym razem ją tam uczy. Natomiast powiem w ten sposób. Na pewno Polskę będę odwiedzał turystycznie, bo Polska jest pięknym krajem do odwiedzania, zamieszkania, znaczy do odwiedzania na pewno dla mnie, w mojej ocenie, w moich kryteriach, bo nawet ostatnio, jak pamiętam, byłem co prawda przed COVID-em, no to chyba w 3 tygodnie to odwiedziłem 10 miast, zrobiłem chyba blisko 2,5 tysiąca kilometrów autem po całej Polsce i no to była wspaniała wyprawa. Natomiast wiem na 100%, że nie będę mieszkać w Polsce, nie chcę tam wracać na starość z kilku powodów, bo jak tutaj rozmawiam nawet z emerytami, od niemieckich emerytów po jakikolwiek, tak, no to w Niemczech, jak masz emeryturę, powiedzmy 1000 euro czy 1100, to za to nie wyżyjesz w Europie. Tutaj masz tak, domek na plaży, opłacony za 200-300 euro i masz jeszcze resztę na balet. Także wolę emeryturę w tropikach. Piotrze, to właśnie wyprzedziłeś moje ostatnie pytanie, czy zamierzasz wrócić do Polski, ale już mi odpowiedziałeś, to ja mam inną propozycję na zakończenie. Mój drogi, to już szykuj jakiś domek, bo na tę emeryturę chyba się wybiorę do ciebie do Tajlandii, bo przekonałeś mnie, że warto tam w takich ciepłych klimatach. I druga rzecz, obiecałem, że pozdrowimy naszych znajomych, twoich znajomych wspólnych, więc szczególne proszę cię o złożenie dla Małgosi i Darka pozdrowień, bo to im obiecałem. Darek, Gosiu, ogromne pozdrowienia, także myślę, że zobaczymy się niedługo, także wszystkiego dobrego, do zobaczenia w Polsce. Drodzy Państwo, to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Moim gościem był Piotr Motyl, który od 12 lat mieszka na stałe w Tajlandii. Piotrze, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tematów jeszcze trochę zostało, więc jeżeli pozwolisz, to za 2-3 miesiące poproszę cię o kolejne spotkanie. Może byśmy porozmawiali wtedy o innych sferach związanych może z turystyką, może z innymi aspektami związanymi z Tajlandią, bo dzisiaj skupiliśmy się w większości na biznesie, ale chodziło mi o to, żeby ten temat emigracji, pokazania możliwości, żebyśmy sięgnęli po temat emigracji i możliwości, jakie Polak by miał przyjeżdżając właśnie do kraju, w którym myślę, że to już chyba kraj twój docelowy, dobrze myślę? Odwiedzimy w międzyczasie kilkanaście krajów tutaj okolicznych, czy może kilka. Widziałem Malediwy, Bali, no i jednak wybieram Tajlandię. Zresztą, no wiesz, nie tylko mi to oceniać, bo ciekawe jest to, że wielu youtuberów, takich, którzy odwiedziło pewnie ponad 100 krajów na świecie, to ciekawe jest to, że mówi, że po świecie się podróżuje, a do Tajlandii się wraca. Piotrze, to w takim razie jeszcze raz ci dziękuję za spotkanie. No do zobaczenia w takim razie w Tajlandii, mam nadzieję, bo bardzo mnie zaciekawiłeś i kusi mnie, żeby cię tam odwiedzić i obejrzeć Tajlandię, albo w Polsce, bo nie wiem, czy w tym roku się wybierasz, czy nie, ale mam nadzieję, że jak będziesz, to wtedy będzie mi okazję spotkać się i powspominać stare czasy. Pozdrawiam cię, do widzenia jeszcze raz. To był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Tradycyjnie żegna się z Państwem Marek Wieczorek. Do widzenia.